Polscy programiści oraz inżynierowie stworzyli rozwiązanie, które dzięki analizie danych z tachografów i kart kierowcy jest w stanie wykryć manipulacje, nieprawidłowości, jeśli chodzi o czas pracy kierowcy. Z tego rozwiązania korzysta nie tylko polska inspekcja, ale również wiele inspekcji w innych krajach europejskich. Analiza danych z tachografu polega na sprawdzeniu, czy dane, które zostały zapisane na tachografie i na karcie kierowcy, są to prawdziwe dane. Często dochodzi do sfałszowania tych informacji poprzez jazdę bez karty. W tym momencie czynności kierowcy nie zapisują się na karcie, więc inspektor, który dokonuje kontroli, nie widzi, jak jeździł kierowca, czy jeździł w limicie, czy przekroczył ten limit, jeśli przekroczył, to o ile. Często się zdarza, że poprzez manipulacje kierowcy jeżdżą nawet po 20, 30, a nawet 40 godzin bez odpoczynku dziennego, który trwa minimalnie 9 godzin. Dlatego zdarza się, że w czasie kontroli drogowej kierowca nie jest w stanie wyjść samodzielnie z ciężarówki, bo jest tak zmęczony, że trzeba mu pomóc. Niestety jest to związane właśnie z wieloma wypadkami, jeśli chodzi właśnie o ciężarówki, ale też autobusy, które przewożą nas, ludzi. Dlatego tak niebezpieczne są te manipulacje i właśnie do tego potrzebują inspektorzy zaawansowanego urządzenia, które nie tylko jest w stanie zanalizować pod względem przepisów o czasie pracy kierowcy te dane, ale również wykryć manipulacje, czyli właśnie jazdy bez karty, jazdy na różnych kartach, stosowanie wyłączników tachografów lub urządzeń, które redukują na przykład napięcie w tachografie, dzięki czemu tachograf nie może zapisywać czynności jazdy, która jest tak ważna. Z tego urządzenia, z tego programowania oraz urządzeń do odczytu danych z tachografu korzystają wszystkie służby kontrolne, które kontrolują czas pracy kierowcy, czyli są to inspekcje transportu drogowego, policje, inspekcje pracy, służby celne, czy też służby graniczne. Te wszystkie instytucje na przykład w Polsce kontrolują te czynności kierowcy. Za granicą jest to różnie, ale najczęściej jest to właśnie policja, inspekcja transportu drogowego.